Co to jest dieta meboza i jaka jest jej przyczyna? Dieta meboza to choroba wywoływana przez pierwotniaka dieta Moeba fragilis, który występuje tylko w postaci trofozoitu i nie wytwarza cyst. Jest to jeden z mniejszych pierwotniaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Miejscem docelowej lokalizacji jest jelito grube. Pierwotniaki nie przenoszą się poza przewód pokarmowy do innych narządów. Sposoby przenoszenia zakażenia nie zostały dokładnie poznane. Możliwy jest natomiast charakter odzwierzęcy choroby. Pierwotniaki dostają się do organizmu człowieka drogą fekalno-oralną, prawdopodobnie przetwierdzone do jaja owsika ludzkiego. Obecnie coraz częściej kwestionuje się zdolność dieta Moeba fragilis do wywoływania objawów chorobowych. Jak często występuje dieta meboza? Dieta meboza występuje na całym świecie, znacznie częściej w rejonach o dużym zagęszczeniu ludności. Jak się objawia dieta meboza? Jeżeli w przebiegu dieta mebozy wystąpią objawy kliniczne, są one z reguły łagodne i obejmują zmienne w nasileniu, biegunkę, bóle brzucha i brak apetytu. Bezobjawowa kolonizacja ma miejsce u 75-85% zakażonych osób, jednak w przypadku dzieci objawy pojawiają się w 90% przypadków. Objawy ostrej infekcji utrzymują się 1-2 tygodnie. Stolce są brązowo-zielone, niekiedy z domieszką śluzu. Objawem przewlekłej infekcji jest trwający kilka miesięcy ból brzucha. Co robić w przypadku wystąpienia objawów dieta mebozy? W przypadku wystąpienia opisanych wyżej objawów należy zgłosić się do lekarza POS. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie dieta mebozy? Chorobę rozpoznaje się na podstawie wykazania obecności trofozoitów w stolcu. Ponieważ wydalanie pasożyta jest zmienne, należy ocenić wiele próbek stolca pobieranych przez kilka dni, co zwiększa szanse wykrycia pierwotniaków. W próbce świeżego stolca dieta Moeba fragilis porusza się intensywnie. Pomocne jest również jednoczesne badanie w kierunku obecności owsików, Enterobius vermicularis. Jakie są metody leczenia dieta mebozy? W leczeniu dieta mebozy stosuje się leki przeciwpasożytnicze lub antybiotyki. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie dieta mebozy? Możliwe jest całkowite wyleczenie dieta mebozy. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia dieta mebozy? 3-4 tygodnie po zakończeniu leczenia należy wykonać kontrolne badanie kału w celu potwierdzenia eliminacji pasożyta. Co robić, aby uniknąć zachorowania na dieta mebozę? Jedynym zaleceniem mogącym zmniejszyć ryzyko zakażenia jest przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczególnie częstego mycia rąk.